Witam Was serdecznie, Michał Miłowski. Dawno nie robiłem żadnego unboxingu, więc dzisiaj po zakupie kamerki GoPro Hero 9 Black postanowiłem, że zrobię szybki unboxing i tak jak wszyscy porównują tą kamerę, co jest zresztą oczywiste, z poprzednią kamerą 8 czy 7, ja ją porównam zupełnie nietypowo i zaraz Wam wyjaśnię dlaczego z kamerą GoPro Hero 3 Plus wersji Black. Zapraszam na film. Oczywiście jest worek, będzie to szybki unboxing, pewnie takich unboxingów widzieliście sporo. Mamy bardzo fajne opakowanie i to jest chyba pierwszy raz, kiedy GoPro daje, a może się mylę, ale chyba pierwszy raz, kiedy GoPro daje w takim opakowaniu właśnie kamerę. I co to w środku znajdziemy? Tak to wygląda po otwarciu. Jest kamera. Mamy tutaj instrukcję, kuberty kod, szybka instrukcja, jak uruchomić, bla bla bla. Papierki, jest polski? Jest po polsku, ok. Nie pamiętam od którego modelu dopiero było po polsku. Mamy kabel ładowanie USB z USB-C. Mamy baterię, którą jak już widzieliście, jest większa, podobno dłużej wytrzymuje i chyba tak jest. Mamy jeden uchwyt z gumką. Mamy jeden przylepiec do kasku, jeszcze nie jest płaski, tylko do jakiegoś kasku. Mamy też śrubę do dokręcenia naszej kamerki. No i oczywiście, tada, kamerka jest w takiej folijce. No dobra, zdejmiemy to. I jest. I pierwsze moje wrażenie, w ogóle dlaczego kupiłem tą kamerę? Bo ma ten ekran z przodu do vlogowania, do tego, żeby widzieć, co w ogóle robię z tą kamerą. A często po prostu ostatnio bardzo w ten sposób nagrywam. Nie tylko na YouTube, ale właśnie swoje jakby swoje filmy, których nie udostępniam. No i do tego jest taka wytłoczka. Nie wiem, czy to będę używał, czy nie, bo pewnie więcej rzeczy mi wejdzie tutaj do środka, jak tego nie będę używał. Także unboxing mamy za sobą. No dobrze, teraz jeśli chodzi o kamerę i moje pierwsze wrażenia, to po prostu ciężki, wielki kloc. Oczywiście spodziewałem się tego, bo widziałem recenzję tej kamery, ale mówię, przeżyję to jakoś, przeboleję. I dlatego chciałem ją porównać tutaj z moją poprzedniczką, którą ostatnio kilka chyba lat współpracowałem i jest zdecydowanie widać na każdej płaszczyźnie, jest ona większa od tej dziewiątki i też zdecydowanie cięższa od tej siódemki i nie, już kompletnie nie porównując jej z tą kamerką. Dlaczego chciałem porównać ją z tą kamerą? Już Wam mówię. Ponieważ jak ja kupowałem tą kamerę, zapraszam w prawy górny róg, 7 lat temu dokładnie robiłem unboxing tej kamery, byłem zapalonym płetwonurkiem, freediverem i głównie ta kamera służyła mi, i takie chyba było zamierzenie w ogóle na początku GoPro, do nagrywania i też sportów i tak samo właśnie wszystkiego co pod wodą. Ona charakteryzowała się tym, że wraz z obudową, gdzie ja mam tutaj tą obudowę, jest tutaj, z tą obudową pozwalała mi nurkować na głębokość 40 metrów. Ja się domyślam, że niewiele osób nurkuje na taką głębokość, ale ta kamera dzisiaj, ta najnowsza, z nią możemy nurkować według tego, co jest na opakowaniu, na głębokość 10 metrów. Oczywiście, tak jak tu pokazałem, tej kamery nie mogliśmy zabrać na 40 metrów bez tej obudowy. Ale ta obudowa była w komplecie, była w zestawie. Zawsze kupowaliśmy z obudową, tutaj były dodatkowe plecki do tego i mieliśmy od razu kamerę za, jak ja pamiętam, chyba 1750 zł, która nadawała się dla płetwonurków do nurkowania. Teraz przejdźmy jeszcze dalej. Mam tutaj wagę i sobie zważymy pierwszą, czyli najstarszą kamerę. Zobaczcie tą wagę. 49 gram. Kamera, która została wyprodukowana
7 lat temu, czy nawet 8. Co prawda nie ma tych wszystkich bajerów, które mają dzisiejsze te kamery. Nie ma ani monitora z tyłu, ani monitora z przodu, ani tych wszystkich bajerków, które mają w tej chwili te kamery. Ta to wszystko ma, no i to niestety spowodowało nie miniaturyzację tego sprzętu, tylko powiększenie tego sprzętu. Poza tym sama w sobie jest też wodoodporna, no ale zobaczcie tą różnicę, 49 gram, 159 gram. Teraz sprawdźmy kamerkę 7, która też chyba jest na 10 metrów, bez obudowy, jak dobrze pamiętam, 118 gram. Już się obawiam naprawdę, jakie bajery dołożą do kolejnego modelu dziesiątki, czy jedenastki, czy dwunastki, bo pewnie niedługo będą ważyły pół kilo i będą miały mnóstwo bajerów, z których tak naprawdę korzystamy w pierwszych dniach, żeby się pobawić, a potem i tak większość osób nagrywa 1080, czyli Full HD, bo nawet ta kamerka już pozwalała nam nagrywać w 4K, co tutaj sobie spójrzmy na opakowaniu. Tak, pozwala w 4K, w 15 tam klatkach. No i ja z tego nie korzystałem, bo mi potem komputer tego nie ogarniał i program do obróbki. Dopiero dzisiejsze komputery to w miarę ogarniają. Żeby być uczciwym jeszcze, tu podaliśmy 49 gram, ale tak naprawdę musimy to zważyć z tą obudową. I wychodzi nam 137 gram. I w tym momencie, jeżeli porównamy te dwie kamerki, no to już tak źle nie jest, a w rzeczywistości dostajemy o wiele więcej funkcjonalności. Tyle, że po prostu nie możemy brać jej na głęboką wodę i pewnie będzie trzeba dokupić za duże pieniądze obudowę do nagrywania pod wodą. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał i właśnie takie nietypowe porównanie, bo pewnie część widzów nie miała okazji w ogóle trzymać w ręce nawet taką kamerę GoPro 3 Plus, czy nawet nie pamiętają, że takowa była. I myślę, że to jest fajne porównanie tych dwóch kamer i każdy może sobie przemyśleć, wygrzebać, jakie miała parametry ta kamera. A miała naprawdę, jak na tamte czasy, 7 lat temu, imponujące, szczególnie to 40 metrów tutaj, jak widzicie. No i to była pierwsza kamera, która miała 4K. Ta natomiast na pewno w dzisiejszych czasach będzie mi się dla mnie będzie się lepiej sprawdzała, bo możemy przede wszystkim widzieć, co nagrywamy z jednej i z drugiej strony. No i tyle. Jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście subskrybujcie, łapkę w górę, a jak nie, to oczywiście w dół. No i wciskajcie oczywiście ten dzwoneczek. Także do zobaczenia, trzymajcie się, hej.